Zgodnie z doktryną irańską, głównymi atutami Hamasu miały być ataki rakietowe na cyklistów i tunele służące do terroryzowania pogranicza. Rakiety okazały się gównowarte dzięki kopułkom, a tunele zostały zniszczone w akcji lądowej. Tak zwana lewica światowa chce teraz osłabić efekt zwycięstwa, zarzucając Izraelowi nieproporcjonalne reakcje. Doszło do tego, że Navi Pillay, szefowa od praw człowieka w ONZ, oskarża Izraelczyków, że nie przekazali technologii kopułek Hamasowi.